I nam kiedyś polecono, żebyśmy na murach tejże Alei Wojska pisali napisy. I w momencie, kiedyśmy pisali, no tamten kolejny jakiś tam napis, to było już, no było ciemno. Jak wiecie, panowie, zapewne była godzina policyjna. O 8, czasami o 7, no więc to się robiło przeważnie wtedy przed godziną policyjną, wtedy, kiedy było mniej ludzi już na mieście. I ja piszę wtedy tam coś, kolega stoi z boku, koledzy dwaj czy trzej, nie pamiętam, gdzieś tak, jak to się mówi, obstawiali nas z boku. I nagle jakiś tacy, bo tak myśmy na boku patrzyli, nagle widzę, że oni jakoś tak dziwnie wyglądają. Za nami stał Niemiec. Żołnierz Niemiec, żołnierz, oficer. Zupełnie niespodziewanie podszedł. To jest nasze gapiostwo. Zdecydowanie. Ci nas z nim uprzedzili. Stanął za nami, zaczął się przyglądać. No i wtedy co? No albo uciekać nie ma. No to w ogóle mowy nie ma. Popatrzył. Nie wiem. Czytał, nie czytał, polski, nie polski, komuna, nie komuna, coś go i odszedł. No muszę powiedzieć, że no, pamiętam to do dzisiaj i to było takie w miarę dramatyczne, no bo mogło to się skończyć zupełnie różnie.